Scarlet Secret to manga, która kusiła mnie okładką. Mangę tą określiłabym jako Shonen Ai. Tytuł opowiada o Yamato, który stracił w dzieciństwie swego przyjaciela Shikiego. Jego przyjaciel został wybrany przez Himiko i złożony w ofierze podczas rytuału, a dokładnie spalony. Latami Yamato nie mógł pogodzić się ze stratą swego przyjaciela. Po latach przypadkiem trafia na Himiko w trakcie kąpieli w jeziorze, kiedy ta nie ma na sobie maski ani ubrań. I okazuje się, że Himiko to tak naprawdę jego przyjaciel. Jak przeżył, dlaczego jest teraz Himiko i skąd czerpie swe nadludzkie moce? Yamato postanawia stłumić swoje uczucia do przyjaciela i zostać jego służącym, aby być blisko niego i chronić go tym razem skuteczniej przed niebezpieczeństwami. Ale jak się domyślacie, tłumienie uczuć nie za bardzo będzie mu wychodzić. Manga ta jest uroczą historią Shonen Ai. Jest to szczęśliwie dość zdrowa relacja, gdzie nikt nikogo do niczego nie zmusza. Mamy tu też wątki fantastyczne i przepiękną kreskę. Jeśli chodzi o sceny tylko dla dorosłych, to nie ma tutaj takich. Od 16 roku życia będzie ok. Czyli domyślamy się i coś tam widać, ale niewiele. Manga jest wydana typowo dla Dango, czyli nie ma obwoluty. Ma kolorowe strony i piękną kreskę. Ja polecam ze względu na kreskę i sympatyczną historię. A wy znacie ten tytuł? Czytaliście go? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!